W samym środku Warszawy, na placu przed byłym zamkiem królewskim, cieszy oko pomnik króla Zygmunta III. Wzniesiony został przez syna Zygmunta, króla Władysława IV. Naród polski nie brał udziału w budowie pomnika Zygmunta III i uwiecznieniu jego pamięci. Zresztą chyba król ten nie zasłużył sobie na pomnik od narodu. Niefortunna polityka Zygmunta III była przecież początkiem stopniowego upadku Polski. Panowanie Zygmunta to przyczyna i pierwszy z impulsów, co przywiodły ku temu, że potężna i silna niegdyś Rzeczpospolita Polska zniknęła jako samodzielne państwo z mapy Europy. Podczas gdy upadek cara Wasyla Szujskiego jest początkiem stopniowego wywyższenia i wielkości państwa moskiewskiego, pozorny triumf Zygmunta nad Szujskim i Moskwą w 1611 roku stanowi prolog upadku i politycznej zguby Polski. Nie potrafiwszy lub nie zechciawszy wykorzystać sprzyjającego historycznego momentu, jakim był rok 1611, Zygmunt strącił Polskę w przepaść, z której ta nie była już zdolna się wydostać. Przygotował grunt dla upadku kraju. Oczywiście do zguby Polski przyczyniło się wiele innych okoliczności, spośród których na pierwszym miejscu znalazły się nadużycia wolności ze strony szlachty, lekceważenie dla dogodzenia szlachcie potrzeb ludu, zżerające kraj intrygi i kłótnie, dominujące znaczenie duchowieństwa katolickiego, stawiającego interesy Kościoła, a ściślej mówiąc kurii rzymskiej nad interesy kraju i tym podobne. Istniały też wreszcie ważkie społeczne i ekonomiczne przyczyny upadku Polski. Niemniej jednak jest możliwe, że gdyby na czele Polaków stał w swoim czasie mądry i obdarzony silną wolą, szczerze oddany narodowi i krajowi król, losy Polski potoczyłyby się inaczej. Osobliwie król taki potrzebny był Polsce na początku XVII wieku. Na nieszczęście dla Polski na tronie znalazł się wtedy Zygmunt III. Szwed z urodzenia, syn króla Wazy, którego cała Szwecja znienawidziła za prześladowanie protestantów, wychowanek jezuitów, który wstąpił na tron całkowicie przypadkowo, po części dzięki intrygom, po części wzajemnej wrogości wśród szlachty, gorliwy zwolennik jezuitów i katolicyzmu, żałosna, mierna, pyszałkowata osobowość wyniesiona przez waśnie i przekupstwo, Zygmunt wyraźnie najzupełniej obojętnie odnosił się do interesów obcego dlań kraju. Marzył jedynie o katolickiej propagandzie, chciał zdobyć sobie sławę krzewiciela wiary katolickiej i złudne interesy katolicyzmu stawiał ponad realne interesy kraju. Dumny i uparty, niezdecydowany, pozbawiony energii i siły ducha, nieposiadający cech niezbędnych mężowi stanu, przeniknięty na wskroś duchem jezuickiego fanatyzmu, zły wojownik i beztalencie polityczne, nielubiany przez naród, którego potrzebami gardził, mając na widoku tylko swoje osobiste korzyści, prześladowca wolności druku, pod pretekstem wykorzenienia herezji i niewiary ścigający każde śmiałe słowo skierowane przeciw istniejącemu reżimowi, król Polski tylko z tytułu, a nie ze swych dążeń i sympatii, oto moralny portret króla Zygmunta. Nie bez powodu kanclerz Jan Zamoyski, jeden z najbardziej utalentowanych, zdolnych i energicznych mężów stanu Polski, już po pierwszym spotkaniu z Zygmuntem nie mógł powstrzymać się, by nie wykrzyknąć z wyrzutem do towarzyszących królowi wielmożów: jakiegoż to nam niemego czarta przywieźliście? Zamoyski przejrzał Zygmunta na wskroś i w tych kilku słowach zawarł całą działalność króla. Wobec Polski Zygmunt okazał się rzeczywiście czartem, który powiódł kraj po równi pochyłej. I przy tym niemym czartem działającym z poduszczenia jezuitów. Stąd nie powinno dziwić, że Zygmunt zmarnował niezwykle sprzyjający moment dla utworzenia ścisłego przymierza między Polską i Moskwą
i być może nawet zjednoczenia i zlania się tych dwóch państw w jedno potężne cesarstwo na podobieństwo Unii Polsko-Litewskiej stworzonej przez Jadwigę i Jagiełłę. Problem tego przymierza, tej Unii i kandydatury królewicza Władysława na tron moskiewski jest tak ściśle związany z historią wzięcia do niewoli szujskich, że oddzielić je od siebie niemal nie sposób. Historia cara w niewoli jest równo w połowie historią kandydatury królewicza Władysława i pretensji Zygmunta do tronu w Moskwie. Mając nadzieję wyłożyć bardziej szczegółowo cały przebieg wyboru królewicza i całą historię jego pozornego panowania w specjalnej pracy poświęconej Władysławowi, owemu carowi, który nie carował, mimo wszystko uznałem za niezbędne poruszyć bliżej problem kandydatury Władysława i w niniejszej książeczce, albowiem, jak sądzę, tylko w zestawieniu z tą kwestią można zrozumieć i wyjaśnić wiele z tego, co dotyczy cara w niewoli Wasyla Szujskiego. Fiasko zaś kandydatury Władysława i Unii Polsko-Moskiewskiej do tego stopnia było związane z błędami i osobistymi wadami króla Zygmunta, że mimo woli przyszło omówić i te ostatnie. Byłoby oczywiście rzeczą i bezużyteczną, i bezcelową, i ryzykowną snucie jakichkolwiek hipotez co do wariantu, gdyby idea Unii Polsko-Moskiewskiej i zjednoczenia obu państw pod berłem króla Władysława, idea w 1611 roku bliska realizacji, stała się rzeczywistością. Losy Rosji, niezależnie od tej Unii, ułożyły się niezwykle szczęśliwie, ale być może, gdyby owa projektowana Unia nie pozostała tylko projektem, to w Europie już w XVII wieku pojawiłoby się silne polsko-moskiewsko-litewskie państwo, które zajęłoby pierwszą pozycję wśród innych państw świata. W każdym razie jest prawie pewne, że w wypadku realizacji Unii Rosyjsko-Polskiej Rosja znacznie wcześniej weszłaby do grona cywilizowanych państw, posunęłaby się na drodze cywilizacji i postępu jeszcze przed epoką Piotra Wielkiego i przyswoiwszy sobie wyższą w XVII wieku polską kulturę, umocniłaby i zachowała swoje wolne instytucje państwowe, swój dawny słowiański państwowy ustrój. Jednocześnie najpewniej Unia położyłaby kres odwiecznej wrogości dwóch bratnich narodów. Tak, można wykrzyknąć słowami Besturzewa Riumina: historia byłaby inna. Oczywiście wszystkie te przypuszczenia mogą wydać się bardzo, a bardzo niepewne, w szczególności wobec roli, którą w kwestiach politycznych w Polsce początku XVII wieku odgrywał katolicyzm. Ale mam na myśli taką Unię, w której katolicyzmowi odebrano by dominujące znaczenie. Tolerancja Władysława, jego później okazana życzliwość prawosławiu, jego niechęć do jezuitów służyły za rękojmie, że przy Władysławie katolicka propaganda w Moskwie nie miałaby oparcia. Jakkolwiek by się stało, na błędach i omyłkach króla Zygmunta straciła nie Rosja, ale Polska, którą Unia z Moskwą prawdopodobnie uratowałaby przed upadkiem i polityczną zgubą. Kilkumiesięczny pobyt Wasyla Szujskiego w Polsce w niewoli był właśnie tym okresem, kiedy historia stosunków polsko-rosyjskich mogła otrzymać nowy, pożądany dla Polski kierunek. Ogólna życzliwość całej niemal Moskwy, bojarów, duchowieństwa, ludu, z którą spotkała się początkowo kandydatura na moskiewski tron królewicza Władysława, rokowała najlepsze rezultaty. Nękani wewnętrznymi waśniami i samozwańszczyzną, doświadczywszy wszystkich ciemnych stron bojarskiego carowania, Moskwianie doszli do wniosku, że wstąpienie na tron polskiego królewicza, wyższego rodem od współzawodniczących ze sobą bojarów, może położyć kres smucie i ustanowić w kraju spokój.